Zobacz także, Rafał Brzozowski wrócił na plan programu Jaka to Melodia, nawet kostium podawany jest w masce Sukces Rafała Brzozowskiego. Program ze znacznym wzrostem oglądalności TVP przenosi festiwal w Opolu. Znana jest nowa data, koronawirus w Polsce przeorganizował życie milionów obywateli. Na zmiany ramówek związane z pandemią zdecydowało się wiele mediów. Niektóre programy zostały zdjęte z anteny, a ich emisja przesunięta na jesień. Tak stało się chociażby z Tańcem z Gwiazdami, zaś nagrywanie innych zawieszono. Polecamy, telewizje zmieniły ramówki ze względu na pandemię koronawirusa. Których programów nie zobaczymy? Teraz postanowiono, że niektóre z zawieszonych show będą nagrywane. Wszystko oczywiście ma dziać się z zachowaniem środków ostrożności. Tak stało się między innymi w przypadku programu Jaka to Melodia? Oraz Familiada. Teraz wznowiono również nagrywanie innego show TVP. Chodzi o Koło Fortuny, które prowadzą Izabella Kszan oraz Norbi. W rozmowie z nami prezenterka opowiedziała o zmianach w show. Polecamy, Familiada wróciła. Zmiany zaskoczyły widzów. Izabella Kszan o zmianach w programie Koło Fortuny to jeszcze nie wszystko. Izabella Kszan wyznała też, że aby zachować procedury bezpieczeństwa, konieczna była zmiana scenografii. Przeczytaj także, Rafał Brzozowski odszedł z Koła Fortuny, ale tymi występami wpisał się do historii. Przy wejściu do studia programu Koło Fortuny wszystkim mierzona jest temperatura, a ekipa realizacyjna ma założone maseczki oraz rękawiczki. Foto AKPA. Izabella Kszan i Norbi prowadzącymi program Koło Fortuny. Izabella Kszan przyznała, że wszędzie czuć zapach płynów do dezynfekcji. Podobnie jest w charakteryzatorni i garderobie. Przeczytaj także, Izabella Kszan topless. To zdjęcie rozgrzało fanów. Zmieniło się także to, że Norbi nie stoi już przy uczestnikach, którzy gromadzą się wokół koła. Rewolucja nie ominęła też zespołu muzyków, którzy pojawiają się w Kole Fortuny. Foto AKPA. Izabella Kszan i Norbi prowadzącymi program Koło Fortuny. Jak zdradziła nam Izabella Kszan, nowe odcinki programu emitowane będą już od najbliższej soboty 9 maja. Prowadząca show nie ukrywa, że cieszy się, iż wróciła do pracy. Polecamy, Izabella Kszan o Norbim. Sprawdza się bardziej niż Rafał Brzozowski? Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaczekać na nowe odcinki Koła Fortuny w wydaniu zupełnie innym niż dotychczas. Zobacz też, dziękujemy, że przeczytałaś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z życiem gwiazd, zapraszamy do naszego serwisu ponownie.